trwają rozgrywki Ligi Kolejorza. Występują w nich m.in. oldboje Lecha, wzmacniani od czasu do czasu drugim trenerem pierwszej drużyny, Dariuszem Żurawiem. Przeciwnicy dawnych gwiazd Lecha mają okazję na własnej skórze przekonać się, ile wciąż potrafią tacy zawodnicy jak Jacek Dębiński czy Waldemar Kryger. Kolejna możliwość do tego, żeby się trochę poruszać, nie obrastać w tłuszcz, jak to się w tym wieku często bywa. A widać całkiem poziom dosyć wysoki, dzisiaj bardzo zacięty mecz. No i chłopaki nie odstawiają nogi i to jest najważniejsze. Właśnie, to jest dla części tych ludzi, którzy tutaj grają w Lidze Kolejorza, wielka gratka zagrać z dawnymi legendami Lecha, z wami, zmierzyć się z wami na boisku. Czy to mobilizuje, czy czasem może za bardzo mobilizuje? No, cieszymy się bardzo, że taki wpływ mamy jeszcze na tych młodych ludzi, że jeszcze pamiętają nasze nazwiska. No, moglibyśmy już ojcować tutaj niektórym, ale to już inna rzecz. No, fajnie jest, tak jak wspomniałem, poruszać się i jest możliwość też cały czas być przy piłce. No i to prawie na innym stadionie. I prawie na innym stadionie. W oglądanym meczu na szczycie ekipa aut terenowych w pierwszej połowie umiejętnie broniła się przed oldboyami. W drugiej w ciągu kilku minut strzeliła rywalom aż 4 gole. Lechici rzucili się do ataku, walczyli do końca strzelając 3 gole. Nie zdołali jednak doprowadzić do remisu. Prócz zapowiedzi srogiego rewanżu oldboye podkreślają jednak, że liczy się przede wszystkim przyjemność z gry w piłkę. Zimą rusza halowa odsłona ligi. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie internetowej www.ligakolejorza.pl.